Cześć, 16:34, 17 listopada. Ta instalacja wyprodukowała dzisiaj zaledwie 228 Wh. To jest taka 1 kW. Kilowatopik. Co mnie tutaj do zrobienia? Jeszcze drzwi ociepliłem. Już tak fajnie szczelnie są. Może to nie wygląda zbyt ładnie, ale robi robotę. Dałem wełnę z syropiem, co miałem pod ręką, z takich rzeczy. Na pewno lepiej niż było, samo dechę. No, mamy w szopie 8 stopni, ale chodziło wybasto, tak nie wiem, z pół godziny na pewno, może troszkę nawet dłużej. Tak sobie robiłem, ale to też drzwi otwierałem. No, ale 8 stopni to już coś można, kurde, sobie robić, taka temperatura do pracy w miarę. Doma troszkę cieplej, ale zawsze lepsze to niż zero, albo nie wiem, wiesz, on do magazynu dobrze, jak jest temperatura powyżej zera do ładowania. Taka pogoda, kropi deszczyk, panele mokre, oczywiście produkcji już żadnej nie ma, zresztą nawet jeśli, a zresztą wkleję, ile produkowało o 14 godzinie. Zrobiły się takie jakby dwa obozy. Jedni twierdzą, że można być 10 miesięcy w obridzie. No ja tak bym nie uważał. Zawsze powtarzałem, że tak mniej więcej, wiadomo, że to nie jest tak dzień do dnia, że od 15 listopada do 15 lutego no słabo to działa i nie będziemy sobie radzili. Trzeba jakiś agregat, nie wiem, z sieci brać prąd od naszego dostawcy, co jest oczywiście najlepszym rozwiązaniem, bo najtaniej wychodzi. Oczywiście tam niektórzy mogą policzyć, że LPG, tak, czyli agregat na gaz, wyjdzie taniej albo nawet prawie podobnie. To, no nie wiem, nie mam agregatu, różnie to jest, patrzę na filmiki, to jednak chyba tak nie do końca tani. To prąd by nie wziął, nie wiem po ile być. Jeszcze trzeba pamiętać o wymianie oleju, tak, co tam, nie wiem, 150 godzin pracy czy 100. No, ale coraz mocniej kropi, jeszcze ktoś tam piłę odpalił, to się może schowam do środka. No, upartego to bym nawet do dzisiaj był jeszcze w tym swoim off-gridzie, czyli nie brałbym sieci, ale już gdzieś tak od paru dni się odłączyłem. Falownik mam włączony. Jeszcze jakaś tam lodówka do wczoraj chodziła. Sporadycznie ekspres do kawy ciśnieniowy i czajnik elektryczny, no i indukcja. To jeszcze na to starczało, ale już telewizor, oświetlenie, wszystko. Reszta szło z sieci od naszego dostawcy, czyli w tym moim przypadku od Taurona. Należy pamiętać, że falownik też coś pobiera na własne utrzymanie. U mnie oczywiście z baterii idzie cały czas. Nie mam podpięcia do sieci, nie ciągnę sieci do niego. Czyli tam doli baterię, tak? Dużo może nie, bo to 1 amper bierze, czyli jakieś 25 W. Niby nie dużo, 25 W powie kto, co to jest, ale przez całą dobę to już się robi jakieś takie ponad pół kWh, tak? A dzisiaj nawet nie wyprodukował Sling tyle, 400 Wh wyprodukował. Czyli więcej nam zjadło niż wyprodukowało. No jak ta sytuacja się utrzyma parę dni, no to będzie nam zjadać, tak, z baterii. Wiadomo, jeszcze balansery podpięte, ja tu mam liczniki. To też wszystko bierze, regulatory, po troszkę. I doi. A jeszcze się pojawią opady śniegu, to już w ogóle będzie wpadaka, bo to nic nie będzie wyprodukować. Może niby odśnieżać, ale to też, jak pogoda magnet, nic tam nie da. To jedno. Drugie, może być tak, że odśnieżymy, zaraz znów spadnie śnieg, to trzeba śledzić prognozy pogody, patrzeć, jak odśnieżymy, ma być ładna pogoda z tego dnia, to wtedy nam coś da, bo przeważnie jak jest ładna pogoda, to jest mroźno, a jak nie odśnieżymy, to nam zmrozi tak ten śnieg, że nawet jak będziemy chcieli na tego dnia, to zobaczymy, o, słoneczko fajne, idę sobie odśnieżyć, to tak zmarznięte, że nie ma szans, trzeba, nie wiem, skobać, stukać, można uszkodzić panele, to jest głupi pomysł, do tego trzeba to zrobić jeszcze wieczorem, póki nie ma mrozu. Czyli od dzisiaj jest 17 listopad, idę w on-grid, czyli biorę z sieci, przełączam się. Instalacja będzie tylko awaryjnie, do jakichś wyłączeń prądu albo coś sobie będę przełączał, tak? Mogą być jakieś braki, no też tam nie przesadzajmy, u mnie nie będzie jakichś wyłączeń blackoutów, ani ty. No zdarza się jakieś tam, nie wiem, godzinę, pół godziny, nie ma prądu, a to nie jest katastrofa. Ja mam w ogóle, mieszkam dom od trafo jeden, tak, blisko trafo. Napięcie dzisiaj sprawdziłem z ciekawości, 225 V. Sieć, znaczy linie były wymienione, czyli u mnie z napięciami wszystko jest ok. Oczywiście jakieś tam awarie mogą się zawsze wydarzyć.
wczoraj był taki fajny dzień. Wczoraj? Przedwczoraj? Wczoraj był taki fajny dzień, doładował magazyn. Ale tak nie brałem z niego prawie nic. Troszeczkę tylko tam podebrałem. No trzymam po prostu na jakieś właśnie awaryjne sytuacje. Tego ktoś powie, że o kurde, słońce wyszło i tu już nagrywa film, jak fajnie produkuje, jak to mówi, że nie produkuje w listopadzie, że już koniec fotowoltaiki. No wiadomo, może się zdarzyć taki dzień fajny. Ale już tych dni będzie malutko, jak patrzę na prognozy pogody, to jest słabizna totalna. Też pamiętaj, że dzień będzie coraz krótszy, tak? Nawet jak będzie ładny dzień, to gdzieś u mnie jeszcze taka góra jest, to zacienienia. Wiadomo, że słońce niżej, to w większości mają większe zacienienie, dłuższe. Czyli tak poprodukuje gdzieś powiedzmy od 10 do może 15 i tyle z tej produkcji. To też tak nie doładuje nawet magazyn do pełna, jak będzie wypompowany mocno. Te 3 miesiące trzeba się przemęczyć, brać sieci. No upartego bym jakoś mógł przetrwać nawet w tym off-gridzie całkowitym, tak? Nie brać sieci, nic. Tylko też pytanie, no mogę sobie robić, nie wiem, tam na 12 V instalację. Tych paluszków naładowanych też mam masę, to nawet jakieś kurde na 3 V oświetlenie zrobić, bo są takie lampki, nie lampki. Wtedy jak miałem pożar i miałem prądu, to tak kombinowałem, takie powerbanki i miałem ładowanie telefonu i w ogóle jakiekolwiek oświetlenie. Te parę dni, żeby przetrwać. Wiadomo, no ogrzewam się tam w piecu, palę, tak, nawet tam pompki nie potrzebuję, żeby tam ciągła prąd, bo mam taki kuchnię węglową i piec kaflowy jeszcze mi został. To bym sobie poradził, nawet w trudnych sytuacjach, no butle z gazem też sobie mogę dać. Kuchenka gazowa i te sobie tak gotować, tak? Czyli tak naprawdę można sobie przetrwać, tak? Tylko też jakoś tak kurde żyć normalnie, a nie kombinować, no nie wiem, telewizor na 12 V, jakiś laptop, tu też to dużo nie można. Tak naprawdę wszystko można przerobić, nawet router, internet dać pod akumulatory. Mocno się pokombinuje, to można, ale myślę o jakimś normalnym życiu, czyli piekarnik, płyta indukcyjna korzystać, pralka, tak? Bez jakichś tam pajacowania, bo to bez sensu. Mam statystyki z poprzednich lat, znaczy może tamten rok nie, bo to miałem pożar i wyłączyłem w ogóle fotowoltaikę, nie zczytywało mi, ale wezmę jeszcze poprzedni rok i policzę sobie, ile było słonecznych dni od 15 listopada do 15 lutego. Jak to wygląda tak naprawdę. Tak przeważnie jest, no może być jakiś cud się stać i będzie jakaś słoneczna zima, w co wątpię, ale nie zanosi, bo każdy widzi jaka jest pogoda, nie? To jak ktoś mówi, że kurde będzie fajnie, to go nie oszuka, bo każdy ma oczy i widzi jak to jest naprawdę. Dzięki za uwagę, to było tyle. Biorę się za demontaż bateryjki, o bateryjce miało nie być, dlatego nic nie mówię jak tam idzie, jakie mam pomysły i co robię. Może kiedyś jeszcze o tym nagram. Jak dojdę do perfekcji. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego, cześć.